Dzień dobry, z tej strony Sebastian, zapraszam w kolejnym odcinku Ameryki Bez Cenzury. Dzisiaj poruszymy kwestię Ukrainy, ale nie będziemy tutaj wróżyć z fusów ani czytać między wierszami. Wystarczy sami tylko czytać i wsłuchiwać się w słowa prezydenta USA Joe'a Bidena. Wczoraj Joe Biden udzielił ekskluzywnego wywiadu stacji NBC i w niej poruszył parę bardzo ważnych kwestii, m.in. Jego podejście do sytuacji na Ukrainie jeden z najpopularniejszych amerykańskich dziennikarzy, Lester Holt, zapytał prezydenta USA w bardzo bezpośredni sposób, jaki jest pana plan dotyczący Amerykanów, którzy mieszkają lub znajdują się w tym momencie na Ukrainie i którzy mogą być tam obecni podczas rosyjskiej inwazji. Drugą częścią tego pytania było, pod jakim scenariuszem, w jakiej sytuacji, wyobraża sobie pan ingerowanie amerykańskiego wojska, ażeby ewakuować amerykańskich obywateli po inwazji Rosjan? Biden powiedział w sposób bardzo bezpośredni, że nie ma takiej sytuacji, w której on jako prezydent wysłałby amerykańskie wojska na Ukrainę po inwazji, ażeby ewakuować amerykańskich obywateli. Biden powiedział, że według niego tego typu interwencja oznaczałaby de facto początek wojny światowej. Że gdyby amerykańscy żołnierze wkroczyli na teren Ukrainy i doszłoby do wymiany ognia z rosyjskimi żołnierzami podczas wyprowadzania lub odbijania amerykańskich obywateli, byłby to początek wojny światowej i sytuacja. Z całego świata zmieniłaby się w trybie natychmiastowym. Zaskoczony Lester Holt zapytał się prezydenta: Nawet w akcji ewakuacyjnej, nawet nie wysłałbyś wojska stricte po to, żeby tylko ewakuować Amerykanów? Odpowiedź Bidena była następująca: Jakbyś to nawet zrobił? Jakbyś nawet znalazł Amerykanów na Ukrainie? Joe Biden powiedział: Mam nadzieję, że jeżeli Putin jest na tyle głupi, ażeby zaatakować Ukrainę, jest chociaż na tyle mądry, żeby zostawić w spokoju Amerykanów. Czyli mamy tutaj Politykę zagraniczną bazowaną na nadziei. Zaskoczony Lester Holt zapytał się prezydenta: Czy powiedział pan o tym Putinowi? Joe Biden odpowiedział: Tak. Lester Holt przycisnął prezydenta, mówiąc bardziej e, dokładnie, więc pan powiedział Putinowi, że jest linia, której nie może przekroczyć, jeżeli chodzi o amerykańskich obywateli. Widocznie zmieszany Joe Biden powiedział, e, nie, nie musiałem mu nawet e, o tym mówić. To znaczy rozmawiałem z nim o ten temat i on o tym wie. Jeżeli mielibyśmy brać słowa Joe Bidena na poważnie, jeżeli zakładamy, że on naprawdę siedzi za stronami e, Pentagonu, możemy uznać, że Ameryka ponownie nie będzie ewakuowała swoich e, obywateli ze strefy konfliktu, tak jak miało to miejsce w Afganistanie. Czyli mamy do czynienia e, z doktryną nie Nieawakuowania swoich obywateli. W przypadku Afganistanu mieliśmy do czynienia z akcją weteranów, o której nagrałem jakiś czas temu wideo, tzw. Tak Panapo Express, gdzie weterani sami, wbrew zaleceniom prezydenta, wbrew rozkazom prezydenta, którym oni w zasadzie nie podlegali jako weterani, sami zapuszczali się w Kabul i ewakuowali sami na własną rękę amerykańskich obywateli, jak i również innych współpracowników, afgańskich współpracowników Sił Zbrojnych USA. Te zapewnienia prezydenta nie brzmiały bardzo przekonująco, chyba on sam się co do nich nie przekonał, były takie bardzo nijakie, ale Joe Biden jako stary wyga stary lis polityki obrócił tutaj kota ogonem i zaczął mówić o tym, że dlatego nawołuje do Amerykanów, żeby w trybie natychmiastowym opuścili Ukrainę, że to jest bardzo groźna sytuacja, nie mamy tutaj do czynienia z organizacją terrorystyczną, mamy tutaj do czynienia z jedną z największych armii na świecie i sytuacja może stać się, jak to prezydent powiedział, szalona, czyli może wymknąć się spod kontroli w trybie natychmiastowym, bardzo szybko. Nie wiadomo, czy dojdzie do tego typu sytuacji w Ukrainie, że będziemy mieli do czynienia, nie wiem, z weteranami USA ponownie, Odwalającym kawał roboty za Biały Dom, za Pentagon, ale jest pewne, że ta wiadomość na pewno nie da spokojnie spać prezydentowi Ukrainy. Jeżeli Stany Zjednoczone, otwarcie mówię, jeżeli Joe Biden otwarcie mówi: Nie będę ewakuował, nie będę poświęcał życia swoich żołnierzy, nie będę ryzykował eskalacji konfliktu, ewakuując swoich własnych obywateli, na jaką pomoc? Może rzeczywiście liczyć Ukraina? Można to rozwinąć. Na jaką pomoc mogłaby liczyć Polska? Biorąc pod uwagę to, że Polska jest członkiem NATO, czy Joe Biden stanąłby w obronie Polski? Czy Joe Biden stanąłby w obronie swoich własnych obywateli? Czy dałby pozwolenie amerykańskim siłom, powiedzmy, które są w Polsce do ewakuowania amerykańskich obywateli, powiedzmy, z Polski? Czy dałby może rozkaz, ażeby siły USA się Wycofały, ażeby nie skalować tego konfliktu na skalę światową. Na te pytania nie będę odpowiadał, nie będę w tym odcinku wróżył z fusów. być może w przyszłym odcinku pobawię się w jakieś takie spekulacje, ale teraz właśnie puszczę Wam ten wywiad, wczorajszy wywiad z Joe Bidenem, żebyście sami mogli w całości podziwiać oratorskie możliwości prezydenta USA. Póki co. Was weekendu, pa, pa. What are your plans toward American citizens who are in Ukraine and might be there during an invasion? What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? There's not. That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another. We're in a very different world than we've ever been in. Not even on behalf of simply evacuating Americans. No. How do how, how you do that? How do you even find them? This is not like I'm hoping that if, in fact, he's foolish enough to go in, he's smart enough not to, in fact, do anything that would negatively impact on American citizens. Have you, no. have you told him that? Yes. You've, you've told him to, that, that you know, Americans would be a line that they can't cross? Well, I, I didn't have to tell him that. He, I've, I've spoken about that. He knows that. And, uh, you know, it's a little bit. Uh, look, that's why what, what i've asked is american citizens should leave should leave now we're dealing with one of the largest armies in the world this is a very different situation and things could go crazy quickly